majestatyczny na tle chmur, ciche i dostojne. Szybowce, symbol siły ducha i wolności, dla wielu pasja, która dosłownie i w przenośni pozwala oderwać się od ziemi. W przypadku Adama Aschenbrunnera, mieszkańca Lubina i pracownika ZG Lubin, ta przenośnia jest jeszcze bardziej dosłowna. Zdarzają się bowiem dni, kiedy wprost z kopalni, gdzie pracuje na głębokości 700 metrów, wsiada w szybowiec, którym wznosi się na 2000 metrów i wyżej. Wsiadasz, lecisz i czujesz się całkowicie wolny. No, w tej chwili to tego nie będziemy tak widzieć, no ale latając samolotem jesteś uzależniony od benzyny, od lotu po kursie, od czasu. Szybowcem lecisz w Polskę gdzie chcesz, jak chcesz, przelatujesz czasami 700 i 800 kilometrów i nigdy do końca nie jesteś pewien, czy wrócisz do domu. I to jest tym wszystkim najlepsze. Lubinianie przyzwyczajeni są do widoku szybowców. W mieście działa aeroklub Zagłębia Miedziowego, w którym Adam Aschenbrunner stawiał pierwsze lotnicze kroki. Przyszedłem kiedyś jeszcze w podstawówce na lotnisko, coś tam latało, gdzieś jakieś duże to było. I tak raz przyszedłem, drugi raz, potem chyba jak większość, którzy latają. Zacząłem sklejać modeliki, a jak skończyłem 16 lat, spróbowałem latania i tak już zostało. Szkolenie szybowcowe jest dwuetapowe. Najpierw uczymy się teorii, poznajemy budowę szybowca, uczymy się meteorologii, prawa lotniczego i komunikacji. Potem przychodzi czas na praktykę. Gdy lot na holu przestaje stanowić problem, adept lotnictwa zostaje dopuszczony do samodzielnego lotu. Potem już tylko od umiejętności zależy, jak bardzo będzie cieszył się z latania. Możesz się po prostu wyszaleć. Zrobić takie rzeczy jak na myśliwcu, z mniejszym oczywiście przeciążeniem, no ale lecąc parę minut na plecach, trochę to już jest ciekawe. Wszystkich, którzy chcą iść w ślady Adama Aschenbrunnera i samodzielnie wznieść się w przestworza, Aeroklub Zagłębia Miedziowego zaprasza na szkolenie w przyszłym roku.